Ma się w najbliższym czasie odbyć debata mieszkaniowa. Właśnie co to jest i do jakich środowisk skierowana jest właśnie ta forma dyskusji? Czy na dzień 7 planujemy zorganizowanie takiej debaty mieszkaniowej, na której chcemy omówić politykę mieszkaniową realizowaną przez samorząd lokalny w Grudziądzu. Szereg problemów zgłaszanych zarówno przez radnych, którzy pracują w komisji mieszkaniowej, przez radnych dyżurujących w siedzibie Biura Rady Miejskiej, ale także przez posłów, którzy przyjmują ludzi zarówno przez posła Platformy Obywatelskiej, pana Janusza Dzięcioła, ale także przez posła Prawa i Sprawiedliwości, przez pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, także są sygnalizowane problemy mieszkaniowe. Problemy mieszkaniowe dotyczą przeważnie złego traktowania przez spółkę, jak gdyby wielkie pretensje mają mieszkańcy, którzy niestety, ale są, mówią często, przedmiotowo traktowani. Mają problemy z uzyskaniem, z przedłużeniem zarówno... Będzie może mowa o wszystkich różnych takich problemach, jakichś niedogodnościach MPGN-u, tak? Generalnie mieszkańców. Sprawy będą dotyczyć... Podzieli mieszkaniowej. Tak. Oczywiście na debatę zostali zaproszeni nie tylko radni, nie tylko posłowie, ale także prezesi zarówno MPGN-u, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także GTBS-u w Grudziądzu, no i oczywiście pan prezydent, który sprawuje jak gdyby nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami. Kwestia będzie także poruszana sprzedanych bloków przy ulicy Liberta i Żeromskiego. Chcemy do tego tematu wrócić. Wiemy dobrze, że mamy dwa sprzeczne ze sobą wyroki. W zasadzie dwie transakcje zostały unieważnione przez sąd okręgowy w Toruniu, ale także jest troszeczkę inny wyrok. Sprawy sądowe są jeszcze cały czas w toku. Wyroki są w trakcie, czekają, jeden czeka na kasację, drugi jeszcze też jest chyba w zakresie apelacji złożonej. Natomiast chcemy przedstawić nowe fakty, aktualną sprawę. Chcemy, aby wszyscy radni po kolei dowiedzieli się o aktualnej sytuacji, jakie... Co będzie się to spotkało? Planujemy, oczywiście, jeżeli uzyskamy zgodę zarówno z Biura Rady Miejskiej, jak pana prezydenta, w dużej sali 301 na drugim piętrze w Urzędzie Miejskim. A jeżeli takiej zgody nie będzie? Jeżeli takiej zgody nie będzie, będziemy musieli tą debatę zorganizować w zupełnie innym miejscu. Oczywiście powiadomimy wszystkich i wyznaczymy inne pomieszczenie.